Kochani, jest 6 rano. U mnie w pokoju jest jeszcze ciemno, ale zaczynam vlogmasy, jest 1 grudnia. Jak widzicie, jestem jeszcze w łóżku. Przepraszam, zachowuję wam obiektyw. I słuchajcie, jeśli jeszcze nie wiecie, to moje vlogmasy będą publikowane co drugi dzień, bo jeśli nie wiecie o moim Instagramie, na który serdecznie was zapraszam, to na moim Instagramie wczoraj wam napisałem, że właśnie filmiki będę publikował co drugi dzień, no bo wiecie, szkoła i w ogóle. Także zaczynamy. Słuchajcie, oczywiście w każdym vlogmasie musi być otwieranie kalendarza adwentowego. Ja mam jeden, ale mam taki mega fajny, duży kalendarz adwentowy. On jest... Oh my god! Wow! Oh my god! Kindera taki. Domek Kindera. Ja mam tu skrzynkę Świętego Mikołaja i dzisiaj możemy w końcu otworzyć pierwsze okienko. Ja już ten kalendarz adwentowy mam od tygodnia. Ja tak chciałem zjeść te wszystkie słodycze, ale nie mogłem i teraz mogę otworzyć pierwsze okienko, więc otwieramy. 75 years later. Od góry, okej. Idą ręką. I co tu mamy? Niespodziankę! Kinder widział, kto by się spodziewał? The next day. To i musi być ser jakiejś świątecznej. Czy ja? To jest choinka? To jest chyba choinka. Ale zobaczmy. Tak, słuchajcie, to jest jakaś choinka dziwna. Ja lubię, jak się rozrywa. To poradzę. Ze wszystkich trafiłem choinka, dobra. Jak widzicie, tyle mogłem jeszcze trafić. Trafiłem tą choinoczkę. Ja złożę i... No, złożę ją. I widzimy się zaraz. Dobra, słuchajcie, już złożyłem tą zabawkę. Jak widzicie, taka choineczka słodziutka. Taka duża, naprawdę duża. I ogólnie bardzo fajnie wygląda. Jestem ciekawa, czy w 24 okienku będzie Mikołaj, czy co, czy to jest faktycznie losowo, że w tym kalendarzu adwentowym, bo tu już będzie jeszcze druga niespodzianka 24 grudnia. I czy tu tutaj jakby ta wersja świąteczna jest też w normalnych niespodziankach, czy tylko w tym kalendarzu oni tak hurtowo wsadzają te Kinder niespodzianki, ale muszą być z tej serii, nie wiem. Więc ja sobie jeszcze ugryzę kawałek jajeczka i lecimy się szykować do szkoły. Dobra, słuchajcie, już jestem w swojej łazience, więc może też być trochę gorsza akustyka i w ogóle może być echo, bo no to jest łazienka. Właściwie nie wiem, czemu w łazience jest echo, ale no to jest ogólnie moje lustro. O! I jak widzicie, ja jestem w piżamce z Grinchem. Dostałem ją rok temu, mam nadzieję, że teraz też będę miała jakąś fajną. I dzisiaj, słuchajcie, jeszcze pojedziemy do Sinseya z moim tatą, więc może... O! I zorientowałem się, że nie mam ręczników, więc muszę lecieć po ręczniki. I może dzisiaj, słuchajcie, też kupimy oprócz świątecznego sweterka jakiegoś, bo ja mam taki po bracie, ale za duży, on jest mega za duży. Jakoś 2 lata temu był kupiony, czy tam rok temu, na mnie jest mega za duży. A mojego brata za ciasny? Nie wiem, kto pytał, ale nieważne. No i może tam będzie jakaś piżamka z Grincha, bo kiedy ja byłem w Sinseju, to była, więc zobaczymy. Sukces! Mam ręcznik! Muszę mówić teraz bardzo głośno, ale najgorsze jest to, jak musisz czekać, aż ci się wolno nagrzeje. Ale mi już jeszcze się nagrzała. Yeah.
Wszystko się leje? Głupie mleko. Ale już i tak sobie... Ale i tak wystarczyłem sobie na lalanie. Ja to nagrywa. Może nagrywasz? Nagrywasz do skarpety, zciągnie te spodnie. Nie wiem, jak się nagrywa takie przebitki, jak tam sobie nalewam mleko, bo coś teraz tak się robi, ale coś mi nie wyszło z mlekiem trochę. To musimy na Instagramie robić za tym, na takim live. I co, duża zmiana? Nastała ciemność. A do szkoły, a deserek mam kilka nasów i dwie gumy Fruitella. A jeśli chodzi o jakieś jedzenie, po prostu kanapkę albo coś, to kupię sobie rogala w sklepie, bo nie mamy pieczywa. Nikt nie kupił, nie będzie trzeba kupić. Wczoraj byliśmy w sklepie, ale nie kupiliśmy. Dzięki życie! Słuchajcie, jest już 7:03 i jeszcze na dworze jest, no, ciemno trochę. A ogólnie mojego pokoju wam nie pokażę, bo jest straszny zew. Ale dzisiaj go będę sprzątał. Jak będzie sprzątany, to wam go pokażę. Cześć kochani, ja już zaraz idę. Czekam właśnie w wiatrołapie. I zaraz mi tata przyjedzie i lecimy do Libero. Jak ktoś nie wie, to Libero to w moim mieście, to jest galeria handlowa. No. No lampa musi być. Właśnie. Czemu nagrywa? A, to się nagrywa już. Dobra. Teraz zrobię jakieś przebitki takie. Jestem, słuchajcie, w Reserved i szukam jakiejś bluzki świąteczne albo czegoś, jakieś bluzy, tu jest coś, ale to są chyba jakiś komplet, nie, ale czy jest mój rozmiar, bo nie wiem, bo są bardzo dla moich dzieci, kurczę, chyba nie ma, byliśmy w Cinceju i tam też nie było za bardzo, taka tylko bluzka, kurczę, problem jest, nie wiem. No ja chciałam taki zegarek świąteczny, ja mam taki właśnie, nie wiem czy już wam mówiłam, ale mam taki duży po bracie. On jest taki o wiele za duży. Także nie wiem. Dosyć, to słowa dla kobiet, są dla dziewczyn. No. O! Nie, to są koszulki. Są koszulki. Takie jak tamte bluzy. Ale ja bym chciała, to jest jeszcze jakieś zielona. Co tu pisze? Urwizda, to nie. Ale... chyba nie ma żadnej takiej koszulki, albo no, bardziej bym wziął taką bluzę, bardziej albo sweterek, którego nie ma niestety. To jest smutne. Ale osoba, dla której kupuję prezent, to coś... Tylko ile to kosztuje? Czy tatuś? Cześć. Co porabia? Ja już, słuchajcie, kupiłem prezent. No i taki jest on troszeczkę droższy niż 25 zł. No bo nie dało się nic takiego kupić. No i jeszcze kupię jakiegoś słodycza dla mojej wybranej osoby. I wracamy do Sinseya po tą fajną piżamkę.
Słuchajcie, taki update'ik. Byliśmy w Sinsayun. No i była taka fajna piżama, nie wiem czy wam, nie pamiętam czy wam pokazywałem. Ona była taka w kratkę, miała krótkie spodenki i koszulkę z krótkimi rękawami, rękawem z Grinchem. No i chyba mi się bardzo podobała, nie? No i gdy... Poczekaj, możemy na chwilę postanąć. I ogólnie chodzi o to, że ona się okazała, że jest dla dziewczyn i ta koszulka była taka inna, ona była taka jakby krótsza, tak? Z odkrytym brzuchem. Właśnie, bo, no więc taka sytuacja, taka wpadka. Ale tatuś, bo tu jest sweterek świąteczny, to są jakieś, one, nie wiem czy są tylko dla dziewczyn, czy znaczy jakby dla... Bo tu jest jakiś taki fajny i on może by nawet był dla mnie dobry, na przykład ten taki. Słuchajcie, ze sweterka nici jest, nigdzie nie było. Byliśmy na zakupach i słuchajcie, w ogóle patrzcie co mam, Kubę Bubę. Damn! To jest taka popularna amerykańska guma. No i byliśmy głodni, więc sobie pizzę wzięliśmy. Ja mam oczywiście z salami, pepperoni, ale no, taki update'ik. W ogóle już może w sumie będę kończyć tego vlogmasa, tego vloga. Widzimy się w piątek. Pa!